Położone w południowej części Opola Groszowice i Grotowice zawsze były związane z przemysłem. To właśnie wielki przemysł napędził niegdyś rozwój i urbanizację tych terenów. A tam, gdzie wielki przemysł, musiała być kolej. Zapraszam na odcinek. Tu bierze swój początek długa bocznica wiodąca do grotowickiego Metalchemu. Na tarczy manewrowej sygnał świetlny niebieski, czyli manewry niedozwolone. Nawet ta tarcza jest czynna. Kto wie, może kiedyś zaświeci się na inny kolor. Tu w ogóle przy rozjeździe na samym początku mamy takie nowoczesne podkłady. Oczywiście zobaczymy jakieś cechy na szynach. S49, 79 rok. A zatem ruszamy tą bocznicą na południe. Bocznica jest dość długa. Liczy około 5 km długości. Kiedy w ogóle powstała? Powstała w drugiej połowie lat 70. Co wiązało się z powstaniem zakładów Metalchem. Ale po drodze trafiamy na inne ciekawe miejsce. Mamy tutaj dwutorowy punkt zdawczo-odbiorczy i tenże punkt zdawczo-odbiorczy należał do dawnej cementowni Groszowice. Dalej biegła cała sieć bocznic tejże cementowni. Zostały one w większości rozebrane, tylko to krótkie odgałęzienie się zachowało. Zakończone tutaj właśnie kozłem oporowym. Tak jak widzicie, zbliżamy się do dawnego przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Traugutta. Tak jak widzicie, przejazd był kilkutorowy. Jeszcze mamy pozostałości szyn. Pamiątka z czasów, gdy ruch towarowy był tu bardzo intensywny. W ogóle tutaj to jest chyba już ostatnie zabudowanie dawnej cementowni. Jakiś budynek biurowy, zdaje się. Intensywny ruch towarowy wymagał pracy dróżnika. I tu mamy taki stary, zrujnowany, zamurowany już budynek posterunku dróżnika przy ulicy Traugutta. Zasadniczo jednak zabudowania cementowni zostały rozebrane. W tej chwili są tam jedynie krzaki i gruzy. Tory dalsze też zostały zdjęte. Cementownia Groszowice była potężnym zakładem. Powstała w 1872 roku. Przez prawie 13 dekad jej ogromne kominy górowały nad okolicą, stając się stałym elementem tutejszego krajobrazu. Zakończyła działalność w 1999 roku, a w roku 2000 została rozebrana, co wiązało się też z usunięciem większości jej torowisk. A zasadniczy tor naszej bocznicy trochę nam odbił w lewo i przebiega tutaj. Tu też mamy przejazd w ciągu ulicy Traugutta, tam dalej jest dosyć mocno zarośnięte. Stamtąd przyszliśmy, a to wszystko, te zarośla, to były tereny dawnej cementowni, była ogromna. Podążamy dalej w kierunku ulicy Dunikowskiego. Po drodze mamy taki mały przepust wodny, pod którym płynie rzeczka, która nazywa się Czarnka. I dochodzimy do dawnego przejazdu w ciągu ulicy Dunikowskiego. Co ciekawe, tu była jeszcze jakaś taka krótka odnoga tego toru, która tutaj już zaraz się kończy. Przejazd kolejowy w ciągu ulicy Smolki. Nasza bocznica wjedzie dalej wzdłuż magistrali kolejowej E30, a my nieuchronnie zbliżamy się do dzielnicy Grotowice. Grotowice zostały włączone do Opola w 1960
1974 roku. A rok później rozpoczęto jedną z flagowych inwestycji epoki Gierka w tym rejonie. Potężny kombinat Metalchem. Przystanek osobowy Opole Grotowice. Nasza bocznica biegnie tutaj dołem, jak widzicie. Zaskoczył mnie deszcz i to dosyć mocny, dlatego schroniłem się pod jednym z wiaduktów na trasie tej bocznicy, już przy samym zakładzie. Ten wiadukt znajduje się już w ciągu jednej z dróg asfaltowych na terenie kompleksu przemysłowego, a jak się dobrze przyjrzymy, zobaczymy wiadukt w ciągu ulicy Oświęcimskiej. Ten odcinek toru przebiega w takim długim wykopie. Potężny Metalchem. Zakład zajmujący się produkcją aparatury chemicznej. Stale rozbudowywany w epoce PRL-u, chociaż nigdy nie ukończony. Masowo tutaj ludzie napływali do pracy. Powstawały więc osiedla pracownicze, a w ślad za nimi szkoły, sklepy, urzędy i dawna wieś Grotowice po włączeniu w granicę Opola ulegała szybkiemu rozwojowi i urbanizacji. Tu mamy zasadniczy tor, a tu boczny tor do Suwnicy. Podążamy więc tym odgałęzieniem w stronę Suwnicy. Po 1989 roku rozpoczął się stopniowy upadek Metalchemu. Kres temu kombinatowi przyniosła wielka powódź w 1997 roku. Obecnie na tym terenie znajduje się park przemysłowy Metalchem, skupiający de facto wiele różnych firm i zakładów, jak chociażby Famet czy Energomet. Później jeszcze te bocznice były wykorzystywane. Tory biegły przecież do zakładowego portu oraz właśnie do Suwnicy firmy Energomet. A przed nami ogromna Suwnica Energometu i tor wchodzi tam dalej na zakład. Oczywiście tam brama zamknięta, już ten tor jest martwy od dawna. Podążamy sobie teraz zasadniczym torem naszej bocznicy i zbliżamy się do rozjazdów. Mamy rozjazdy, a tutaj najbardziej rozpoznawalny obiekt dawnego Metalchemu, potężny komin dawniej zakładowej kotłowni. Komin jest, po kotłowni nie ma już śladu. Ten pierwszy tor, który się zaraz tam kończy, on wcześniej był dłuższy, biegł w głąb zakładów, ale przypuszczam, że tędy był wożony też opał do kotłowni. Te dwa tory tutaj i ten jakby z prawej, to była taka mijanka. Te tory dalej wiodą w kierunku portu zakładowego na Odrze, a ten tor, najbardziej z lewej, wiódł do lokomotywowni. Jednostanowiskowa lokomotywownia, gdzie stacjonowała zakładowa lokomotywa 401DA. W czasach, gdy jeszcze te bocznice były wykorzystywane. Na szczęście lokomotywownia jeszcze stoi, chociaż jest zamknięta. Tu jeszcze mamy fragment starego toru, który wiódł najprawdopodobniej do zakładowej ocynkowni. Oto budynek ocynkowni. Ona działa oczywiście cały czas, chociaż już nie korzysta z usług kolei. Widok na tory mijankowe z drugiej strony. A dalej te dwa tory się łączą i zmierzają do zakładów Famet oraz do zakładowego portu na Odrze. I tu już tor wchodzi na zakład Famet. Ja terenu Fametu nie będę oczywiście filmował. Pójdziemy sobie dalej tam z drugiej strony. W oddali Suwnica zakładów Famet. Jeszcze widok na port zakładowy i widok na rzekę Odrę. I to już koniec opowieści o bocznicy opolskiego Metalchemu.
Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Oczywiście w tym rejonie jest więcej kolejowych ciekawostek i tajemnic, ale o tym opowiem już w innym odcinku, na który już teraz serdecznie zapraszam. Pozdrawiam, dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Cześć!